Hej, ja jestem Gax, a w tym filmie powiem wam, jak najlepiej grać duo i przygotowywać się do nadchodzących turniejów par. Zaczynajmy. Okej, więc zacznijmy od tego, co jest dosyć oczywiste. Po prostu musicie sporo razem grać, aby jak najlepiej się ze sobą zgrać. Nie chodzi mi tutaj tylko o granie normalnych duo i aren. W opisie dałem wam link do serwerów na Discordzie, na których możecie znaleźć przeciwników do 2-2, nie tylko z Polski. Macie tam mnóstwo osób chętnych na sparring, także po prostu grajcie tego jak najwięcej. Wyrobicie sobie wtedy idealną synergię między wami, bo gdy w normalnej grze będziecie walczyć 2-2, to będziecie wtedy już wiedzieć, który z was co robi i w jaki sposób oboje gracie. Następny tip to wyznaczenie u was in-game lidera oraz fraggera. Więc in-game leader ma za zadanie mówić o taktyce, dojazdach, rotacjach i ogólnie o tym, jak gracie i co robicie. Fragger natomiast ma za zadanie, jak sama nazwa mówi, fragować, czyli likwidować jak najwięcej przeciwników i zadawać oponentom jak najwięcej obrażeń. Ogólnie fragger to taki lepszy mechanicznie zawodnik. Musicie się właśnie podzielić na te dwie role, czyli ogarnijcie, kto w waszym teamie jest lepszy mechanicznie, ma lepsze edity, aima i ogólnie lepiej sobie radzi grając typowo W-ki oraz kto jest lepszy taktycznie i ma po prostu większe doświadczenie i IQ w Fortnite. Pamiętajcie, że to są pary, więc nie chodzi tu o to, że fragger po prostu słucha się ciągle lidera bez mówienia niczego. Oboje wymieniajcie się swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami. Po prostu lider to osoba, która podejmuje tą ostateczną decyzję. Następny tip to zagranie 1-1 między wami i sprawdzenie, co wam nie wychodzi i przez co giniecie. Musicie być mniej więcej na tym samym poziomie grając duo, bo inaczej to nie ma zbytnio sensu. Więc jeżeli grając 1-1 twój teammate ginie, często przez jakąś jedną rzecz, musisz mu to powiedzieć i on musi to poprawić. Tak samo ty, jeżeli ty giniesz ciągle przez jakiś trik twojego kolegi, również musisz nauczyć się to kontrować. W ten sposób będziecie grali tylko coraz lepiej i lepiej oraz eliminowali swoje błędy. To proste, ale bardzo efektywne. Kolejna porada. Musicie znaleźć miejscówkę, którą wyćwiczycie do perfekcji. Ogarnijcie sobie, gdzie respią się chesty, zróbcie loot path, poćwiczcie landing, żeby jak najszybciej być na swoim domku. A to da wam mega przewagę, bo wiadomo, że jeżeli masz, dajmy na to, gasnące gaje, całe rozrysowane w głowie i wiesz, co gdzie jest, gdzie ląduje twój teammate, gdzie następnie idzie twój teammate i tak dalej, będziesz lepszy. Na 90% wygrasz miejscówkę, na którą na pewno polecą osoby, które po prostu nie znają aż tak dobrze miejscówki, nie wiedzą, co właściwie robi ich duo. Ostatni na ten odcinek tip polega na tym, żebyście grali jako drużyna. Nie zwalajcie na siebie winy, bo tak jak mówiłem w jednym z poprzednich tipów, ciągle sami musicie siebie poprawiać i rozwijać. Więc jeżeli wasz teammate zginął, bo ma słabego aima z pompy, to nie jest w 100% jego wina, bo jako duo musicie właśnie takie rzeczy nawzajem trenować, na przykład aim duelu. Ogólnie wkurzanie się i zwalanie winy na kogoś innego jest bez sensu. Jesteście duo i musicie grać tak, jakbyście znali się parę lat i wiecie, co kto robi i kto jak gra. A nawet jeżeli wasz teammate popełnił błąd, przez który przegraliście, to po prostu poćwiczcie to po turnieju i bądźcie lepiej przygotowani na następne wydarzenie. Nie wkurzajcie się ani nic, a przynajmniej nie jakoś bardzo, bo to tylko niszczy wasze zgranie i relacje. A poza tym będziecie grać wtedy gorzej, bo ciągle będziecie myśleć tylko o tej jednej akcji, pomimo, że zaczął się już następny mecz. No dobra, więc na koniec odcinka powtórzę jeszcze raz to wszystko, co powiedziałem, tylko w skrócie. Jako duo musicie grać 2-2 i różne sparingi, zadecydować, kto jest u was fraggerem, a kto in-game liderem. Grać między sobą i eliminować swoje słabe strony, nauczyć się waszej miejscówki, tego, co kto na niej robi, oraz być po prostu dobrymi przyjaciółmi i nie zwalać winy na drugą osobę, bo jest to bezsensowne. Okej, to by było na tyle
w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie do końca. Nie zapomnijcie zostawić suba i łapki w górę pod tym filmem, bo mega mi to pomaga. To są osoby, które napisały hashtag fiction pod poprzednim filmem. Wyświetlają wam się teraz na ekranie. Jeżeli ty też chcesz znaleźć się w następnym odcinku, to napisz w komentarzu hashtag duo, bo właśnie o parach był dzisiejszy film. Do zobaczenia. Życzę wam miłego dnia. Cześć!